Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Schweigert, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od kilku lat dziennikarz. Wracamy z krainy absurdów, której byli absurdu, w którym panowie z TVP zmienili się w obrońców bunkra przed nacierającymi Niemcami, których uosabia Donald Tusk. Natomiast przechodzimy, drodzy Państwo, do brazylijskiej telenoweli, czyli nasi tutaj drodzy konfederaci, czyli czy Grzegorz Braun i Janusz Korwin-Mikke przejmą konfederację. Teraz Państwu wytłumaczymy, czym jest konfederacja i dlaczego mogą ją przejąć. I tym razem w roli obrońców bunkra będzie występował na pewno Sławomir Mentzen, ponieważ to on, jego chcą tam dojechać panowie. Bosak wolę najchętniej nie robiłby zjazdów, zaraz wytłumaczę czego, czyli to obecny status quo mu odpowiada. I zaraz tłumaczę. Partia Konfederacja to jest wytrych wynikający z polskiej ustawy, bo gdyby koalicja trzech partii wystartowała w wyborach, koalicja partii Konfederacji Korony Polskiej, partii Nowa Nadzieja i partii Ruch Narodowy wystartowała jako koalicja, to by nie weszli do parlamentu, bo próg wynosi 8%. Więc założyli partię polityczną. I teraz uwaga. Tam było bodajże na starcie około 84 członków. Mówię około, ponieważ część tych ludzi, bo to było, drodzy Państwo, 5 lat temu, zaczęła umierać. Dziś liczbę członków partii Konfederacja szacuje się na 80. Jest to członkostwo ścisłego zarachowania. I to niedługo można się okazać, że jeden członek Konfederacji będzie wart tyle, co bilet totolotka, czyli parę milionów złotych. Dlaczego? Dlatego, że Konfederacja ma tam coś ponad około bodajże 32 miliony złotych w ciągu 4 lat dostać. No zakładając, że będzie 4-letnia kadencja Sejmu, że nie będzie wcześniejszych, ale nie wygląda, żeby się tutaj coś miało wydarzyć. To zaś oznacza, że będą, że te pieniądze będą, będzie dzielił, dzieliła będzie ta partia. No i Grzegorz Braun jeszcze przed tym, zanim doszło do ataku, do zaatakowania przez niego świecznika, zgaszenia świecznika chanukowego w Sejmie, czyli zanim się rozpętała już awantura, to przypomnijmy, że w pierwszym odcinku tej telenoweli syn, czyli Sławomir Mentzen, zabił swojego politycznie, przynajmniej może nie zabił, ale wygnał z Rady Liderów i zapowiedział, że nie będzie startował w wyborach do parlamentu z list Konfederacji Janusza Korwina-Mikke. To ojcobójstwo polityczne otworzyło drogę do podziałów Konfederacji, który będzie oznaczał najprawdopodobniej brak reprezentacji parlamentarnej obu ugrupowań, bo ten elektorat nie jest z gumy, wynosi tam te 7-9% sobie po prostu i jeżeli oni się podzielą na dwa, no to najprawdopodobniej żadna z tych formacji nie przebije się przez 5-procentowy próg. To zresztą jest powodem, dla którego Bosak nie może ocalić swojego gabinetu wicemarszałka, bo jemu powiedziano, że jak nie wykluczą Brauna, oni go tylko zawiesili, nie wyrzucą Brauna, no to z Konfederacji, no to Konfederacja utraci stanowisko wicemarszałka. Tylko uwaga, jakby go wyrzucili, to by stracili najprawdopodobniej 4 posłów, bo tylu liczy Konfederacja Korony Polskiej, co zaś oznacza, że nie straciliby również klub, a klub to jest 15 posłów, które z kolei to klub uprawnia po pierwsze do większej liczby lokali, które już dostali z przydziału, po drugie chodzi do o reprezentacji w prezydium Sejmu. To trudno, bo to jest umowne, wiesz. Chcieli to mogą dać i 14 posłom. Rozumiem. To raczej chodzi o możliwość zgłaszania projektów ustaw. Jasne. To jest 15 posłów. Z kolei oni się obawiają bardzo poważnie, że Braun wyrzucony założy już na 100%, dołączy do Korwina jako do frondy. No a Braun z Korwinem, to ja przypomnę, że w 2005 roku, nie przepraszam, w 2015 roku partia poprzednia, jeszcze partia Janusza Korwin-Mikke, partia Wolność,
miała prawie 5% sama z siebie, bez żadnej dotacji, bez niczego w wyborach do parlamentu, a Grzegorz Braun, komitet wyborców Grzegorza Brauna, który startował samodzielnie, miał poparcie wtedy 0,8-0,9%. To oznacza, że razem te dwie formacje pod jednym szyldem partyjnym przekroczyłyby 5%. I oczywiście nie mają dotacji, istnieje konfederacja, te głosy się podzielą, no ale jest to gigantyczny problem. Ja chciałbym powiedzieć, że to jest dla tak zupełnie serio, to jest po prostu, no powiem tak, te problemy konfederacji to jest coś, co oczywiście podgrzewa świadomie Hołownia z Tuskiem, bo tak naprawdę oni grillując Bosaka załatwiają ten problem. To znaczy z punktu widzenia Donalda Tuska i całości obecnej większości tego, dwie partie konfederackie a najlepiej, żeby były jeszcze trzy. To po prostu, bo to jest rozwiązanie dla nich wielu problemów. Dobre, to też jest dla PiS-u, wiesz, bo zamiast Konfederacja miała połknąć PiS, to teraz PiS część ludzi z Konfederacji weźmie. Może, a część ludzi trafi do trzeciej drogi, tych wolnościowców z może. Konfederacji. Znaczy, może, tak. bo jeszcze nie dokończyliśmy. No i teraz tych 80 kolesi zdecyduje o tym, kto dostanie forsę. Więc, ponieważ wszyscy się boją, wiecie państwo, no to jest 30 parę baniek. Milionów złotych. Dla partii politycznej to jest po prostu, no, drodzy państwo, 10 kuponów Totka. I wystarczy mieć 41 głosów i się te kasy. I teraz na przykład, wiecie państwo, takie fakty rodem z tragedii greckiej połączonej z serialem brazylijskim. Otóż wyrzucony wiele miesięcy temu z Konfederacji Artur Dziambor wciąż ma swoich zwolenników wśród założycieli, tych, których on tam umieścił, wśród założycieli Konfederacji. Jeżeli oni są lojalni wobec niego, to można na przykład postawić tezę, że przy równowadze głosów pomiędzy stronnikami Brauna i Korwina, a stronnikami Bosaka i Mentzena, to Dziambor będzie decydował, komu przeznaczyć 30 milionów ponad. I teraz jest jeszcze zabawniej. Dziambor nie cierpi, znaczy nie cierpi, nienawidzi Mentzena, tam i skojarzonego z nim Wiplera, no bo oni go podeżnęli mu gardło. Nie przepada, delikatnie mówiąc, za Januszem Korwin-Mikke i Grzegorzem Braunem. To jest taka, można powiedzieć, temperatura niechęci jest niższa niż w wypadku Mentzena, ale też jest duża. I uwaga, lubi się z Krzysztofem Bosakiem. I tego, więc pytanie jest takie, że ale jak Krzyś Bosak będzie chciał te miliony zanieść Sławkowi Mentzenowi, to ja nie wiem, czy Dziambor jest w stanie to przeżyć. Zakładając oczywiście, ilu on ze swoich nominatów kontroluje, bo my teraz państwu przypominamy, że największym problemem wszystkich ludzi, którzy posługują się awatarami, niektórzy brzydko nazywanymi słupami, jest to, że słupy w momencie, w którym dostają władzę, albo tak jak tutaj mają możliwość zadecydowania o wielkich pieniądzach, słupy się autonomizują. To jest wielka tragedia słupów, że nie ma już uczciwych słupów, takich, które się podpisują, biorą po prostu jakiś tam ten i po prostu wykonują... Ja nie jestem słupem, tylko opatrzność tak chciała, że jestem ważnym człowiekiem. No mamy tak tutaj, Jarosław Kaczyński ma parę takich zawodów, nie będziemy już mówili, państwo wiecie. No, jeden taki zawód ma na imię Andrzej. Że miał być długopisem, ale potem, wiecie państwo, to był ten długopis, który zyskał w momencie świadomość. Andrzej, Zbigniew, wiesz, Mateusz, jest trochę takich zawodów. Nie, tam Zbigniew to od początku brykał. Natomiast, wiecie... Do czasu, Janek, do czasu, jak się mają zacząć uczyć języków, to wtedy tak się to bryknął, tak. Tak, drodzy państwo, to był rok 2009. Jarosław Kaczyński strasznie się pokłócił publicznie ze Zbigniewem Ziobro i miałem w tym swój udział. To znaczy Jarosław Kaczyński publicznie po prostu zbeształ Ziobrę, żeby nie pyskował tam w sprawie wyniku wyborczego, tylko się zabrał za uczenie języków. Znany poliglota, no to miał prawo, prawda? No. No, czy on też mógł mu nawet osobiste konsultacje językowe. Tak. Bo nie wiem, z jakiego języka. Większość języków europejskich to spokojnie. Tak. Absolutnie. No. Natomiast w każdym razie ja wtedy po prostu, dlaczego miałem udział w konflikcie Jarka ze Zbyszkiem? Dlatego, że prowadziliśmy wtedy rozmowy takie, wiecie państwo, no, myśmy walczyli wtedy z PiS-em i jak w każdej porządnej wojnie, ja prowadziłem jednym z urzędników w kancelarii prezydenta
Lecha Kaczyńskiego wtedy, prowadziłem takie narady wojenne, to generalnie wyglądało mniej więcej tak, że wiecie Państwo, tak jak się prowadzi normalne wojny, czyli słuchajcie, to nikt nie przebywa w tamtym skrzydle pałacu, bo tam będzie ostrzał. Aha, to my zrobimy tutaj to. No i to były takie zabawne komunikaty, jak na przykład myśmy na przykład zrobiliśmy materiał o tym w Taju. Jak dziś pamiętam, to był redaktor Michał Tracz. To miało swój podtekst, o którym nie będę mówił, dlaczego ten redaktor dostał ten temat z przydziału, ale ten podtekst był bardzo zabawny. Natomiast on zrobił materiał, na którym mu przynieśliśmy tak zwane kwity, że jest lekarzem bez przetargu w kancelarii prezydenta koleś skazany za usiłowanie aborcji. I myśmy, proszę mi uwierzyć, redaktor Tracz, który gdzieś tam chyba w TVN-ie teraz siedzi, robiący materiał pokazujący, jak to Lech Kaczyński tego zabójcę dzieci po prostu trzymał u siebie, to po prostu było naprawdę wielka, przepraszam, beka u nas z tego, że atakowaliśmy Lecha Kaczyńskiego, nazwijmy to z pozycji Radia Maria, wybiegliśmy po prostu na plac. My się teraz trochę tutaj posługujemy taktyką militarną, ale jak ci z Państwa, którzy nie obejrzeli jeszcze materiału, to muszą nadrobić, to nam się udzielił po prostu duch Pereiry i Adamczyka, którzy bronią teraz po Oni prostu. Jakieś prezenty robią nam, i wszystkim kabareciarzom robią prezenty, naprawdę. No. Tak, to jest, znaczy, szanowni państwo, znaczy prezenty, konkurencje, Tomek, Tak, konkurencje. to jest konkurencja, rzeczywiście. No, to jest po prostu, jak oni założą własny kanał na YouTubie i będą opowiadali o kolejnym dniu bohaterskiej obrony, to dopóty ich nie zarżną, nie dożną, nie wyżną, nie wyprowadzą razem z kaloryferem, bez kaloryfera, po prostu. Mieliśmy taką nawet koncepcję, że jak oni się przykują do Czy dokooptują Pietrzaka z Szafarowiczem? No. Pietrzak, który dostał Oscara. No. Tak, to prawda. Niestety dla Pietrzaka był to Oskar Szafarowicz, natomiast była koncepcja, bo wpadliśmy z Tomkiem, ale oddajemy, żeby już możecie, jak tam ktoś będzie wchodził, żeby tym przykutym do kaloryfera dać nocnik. Tak, normalnie nocnik, chusteczki jednorazowe, bo to wymaga tego, no, żeby nie dręczyć człowieka. No, po prostu każdemu przynieść nocnik i chusteczki jednorazowe, naprawdę. Do kaloryfery. I, tak. No, bo żeby ten protest miał jakieś racje bytu. Cywilizowane formy takie, no tak. I potem jak tam będzie ten, to można nawet uzgodnić, żeby włączać nagrywanie, jak będą się ten. Nie, a kto by to chciał nagrywać, Janek? Nie, ale to wiesz, nie, to rejestr. No wiesz, no, chociaż z drugiej strony, skoro Kamiński z Wąsikiem i zrobili tą konferencję dotyczącą zoofilii wtedy, no no właśnie. Też tak. No ja nie wiem. Zostawmy to już. Lepiej zawieśmy zasłonę milczenia. Tak, zasłonę niekoniecznie milczenia zawieśmy na pewno nad tym widokiem, natomiast, bo to za jakie, wiecie Państwo, Tomek czasami opowiada takie rzeczy, że ja mówię, żeby przestał opowiadać, bo ja mam wyobraźnię, to znaczy on mówi, ja to widzę, a potem pewne rzeczy jest trudno odzobaczyć. W każdym razie Konfederacja teraz, czy ofensywa Korwina Brauna polega na tym, że oni uważają, że mają spore szanse zdobyć większość na tym walnym, nazwijmy to walnym Konfederacji. Teoretycznie to walne. Walne odwaleni, tak. Nie, no, walne, czyli tych 80 kolesi. Wiecie Państwo, to mogą być takie numery, bo niektórzy z nich byli naprawdę sędziwi, to mogą być takie numery, że ja pamiętam takie głosowanie w Knesecie, parlamencie żydowskim, gdzie dowozili faceta ze szpitala, ponieważ większość sejmowa się, czy ta knesetowa się trzymała na jednym kolesiu. I go dowożono specjalnie ze szpitala, ponieważ tam nie było opcji zdalnego głosowania, więc on musiał po prostu być fizycznie w Knesecie. Jak w KPZR, wiesz, tak samo rzeczywiście. Ale tam jest, ale dobra, więc tu z kolei mamy sytuację, że jest 80 kolesi, którzy decydują o 30, ponad 30 milionach złotych dotacji przez 4 lata i Braun zażądał tego zwołania. Zanim jego oczywiście należy to zwołać natychmiastowo, czyli bez zbędnej zwłoki. Tamci twierdzą, że to jest raz na 5 lat i to akurat będzie wypadało i tutaj są zdania podzielone, albo niektórzy twierdzą, że w marcu, kiedy jest rocznica zawiązania się partii, a niektórzy twierdzą, że
w czerwcu, kiedy jest rocznica wpisania do rejestru. I to od tego zależy to, kiedy będą musieli to zebrać, tą walną bitwę. I są też narodowcy, czyli Krzysztof Bosak i spółka, którzy twierdzą, że w sumie to nie zostało ogłoszone, kiedy biegną te kadencje organów, w związku z tym nie trzeba tego zrobić nigdy. Tu od razu informujemy Krzysztofa. Drogi Krzysztofie, niestety... Kiedyś będzie trzeba. Nie, bardzo szybko będzie trzeba, dlatego że sąd nakaże, ponieważ te partie są ciałami rejestracyjnymi. Więc tu w tym wypadku po prostu można zwrócić się do sądu o jak najszybsze, że sąd tu chce, że na przykład zaskarżyć brak decyzji. Zaskarżyć brak decyzji o zwołaniu tego i z tego co wiem, to po prostu taki wniosek wpłynie do sądu i wówczas sąd nakaże zebranie się ludziom. Wiecie Państwo, i będzie tak jak było u Bąkiewicza, bo Bąkiewicz trzymał tak za twarz Marsz Niepodległości, aż tam panowie się dogadali właśnie, bo tam, tylko tam była operacja na mniejszym organizmie. Ja, wiecie Państwo, powiedziałem pewnej organizacji przestępczej, bo ja tak nazwałem służby, no może teraz zmienię zdanie i... Tak, dwój- i trzyliterowe organizacje przestępcze, dokładnie tak. Tak, więc, więc na razie jeszcze w ten sposób, więc mówię ich, dobra chłopaki, to policzcie sobie, jaki macie budżet operacyjny, bo może sobie kupicie konfederację. No, słuchajcie, to słuchajcie, 41 luda to wcale tak drogo nie kosztuje. A jeszcze jest refinansowanie w postaci 30... Patrz na Jarosława, ten ma wprawę, naprawdę. No tak, know-how. Słuchaj, to być może my nie robimy błąd, bo podpowiedzieliśmy Jarosławowi, że co to jest kupić 41... Prawda? Ale wiesz, z drugiej strony miał kupić teraz do powołania rządu, miał kupić tylko i wyłącznie 37 i nie dał rady. Więc... No powiem ci, on tutaj miał duży kłopot. Nie, to było trudniej, bo posła... Źle ocenił, on sądził, że tutaj ci ludzie tak się dadzą łatwo kupić, a tutaj nie wyszło. Nie, w każdym razie, ale uwaga, posłowie mają pensje, członkowie Konfederacji żadnych pensji nie mają. Problem polega na tym, że Jarosław Kaczyński też już nie ma teraz specjalnie, nawet jak im przyzna zatrudnienie w Orlenie, to zatrudnienie w Orlenie jakoś mamy wrażenie szybko wygaśnie. Obajtek chodzi, opowiada, że się zabetonował do lutego. Panie tak jak telewizja, tak samo jak telewizja. Panie Danielu, jesteśmy w stanie przyjąć z panem zakład, że nie wytrzyma pan na stanowisku do lutego. Nie wytrzyma pan. Natomiast... Spodziewałem się, że do końca roku, że już pan będzie witał nowy rok w zupełnie innym charakterze, ale to... Ale to takie tak wiewiórki mówią. Panie Danielu, no w Cimiu, to jak pan wróci, to sądzę, że pana z otwartymi rękami przyjmą. Będzie Jarosław pan... mówi, że pan no cuda, tam i tyle ścieżek rowerowych i sklepy, samochodu kupować, wiesz. Ja myślę, że on zostanie dyrektorem tego sklepu. Tak, bardzo możliwe, tak. No, bo to jest, wiecie Państwo, Jarosław Kaczyński powiedział, że on stworzył po prostu w Pcimiu takich rzeczy, których na zachodzie nie ma, że podjeżdżasz i robisz zakupy ze sklepu. Znaczy z samochodu, tak. Przejeżdżasz po prostu i robisz zakupy. No to Jarosław podjedzie samochodem jako znany kierowca RP i będzie kupował ze sklepu. Tak. No dobrze, w każdym razie sytuacja jest taka, drodzy Państwo, jest dramatycznie dynamiczna. To znaczy będzie po prostu 80 luda teraz dostanie możliwości zadecydowania o tym, co się stanie ze 30 milionami złotych. Bo poza tym nie ma jakiegoś wielkiego kapitału. No to okej, no brand Konfederacja coś jest tam warty, ale w tych elektoracie bardziej liczą się mordy biorące, czyli bardziej liczy tak. Mordka twarz pana Janusza Korwin-Mikke i Grzegorza Brauna niż te. Szczególnie po prostu, że całość w tej chwili Konfederacji Mentzen, Bosak i Wippler jest postrzegana niemalże jako zdrajcy, systemowcy, układowcy, którzy zamiast wywrócić się soli, kto po prostu się dosiedli do tego dużego stołu, szczególnie Bosak, który strasznie płacze po prostu, że straci gabinet, bo on się strasznie przyzwyczaił i do gabinetu, i do... Nie, bo pan się odetnie od tego głupiego antysemityzmu. Będzie okej, a pan nie może. Pan nie może. W każdym razie Bosak ma... Zresztą wiecie państwo, to jest takie, że ten antysemityzm to też tam jest na pokaz. To wszystko jest na pokaz, szanowni państwo. Tak jest... naprawdę. Tylko, że potem jak się coś wydarzy komuś, to wtedy może być realne.
Szanowni, do zobaczenia. A nie, jeszcze, przepraszam. Jeszcze historia bez cenzury. To jest zemsta syna Napoleona. Aleksander Walewski odpłacił Rosji za ojca. Bandyci Piłsudskiego. To jest materiał o tym, kto mordował, torturował na polecenie Józefa Piłsudskiego. Polecam. W dobrych kioskach, w dobrych empikach. A teraz Tomek z Wąsik. Wąsik, powiem ci, że te twoje cudowne rządy cały czas się jeszcze będą tutaj nam czkawką odbijały. Słuchaj, te twoje mądrości o tym, żeby policja miała narzędzia, no to ma narzędzia i możemy przeczytać w Auto Świat. Rowerzysta dostał mandat pewnie wyższy niż wartość jego roweru. 46-letni mieszkaniec Prabu został zatrzymany przez policję podczas jazdy na rowerze w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych. I okazało się, że ten pan był nietrzeźwy, wykazało 2 promile, został ukarany mandatem 2,5 tysiąca złotych. Wąsik, no, tłumaczyli wam eksperci, że trzeba to w inny sposób sformułować w ogóle ten cały taryfikator mandatowy, to się inaczej zrobić, bo nie dość, że wiesz, ten rower jest mniej warty, w tej chwili sadzać znowu go do więzienia i to mówiąc za nasze pieniądze, żeby siedział i spłacał te 2,5 tysiąca złotych, no to jest pozbawione sensu. Ja naprawdę siedziałem z takimi recydywistami, którzy tymi rowerzystami. No. Państwo musi w inny sposób, państwo musi w jakiś sposób zastanowić się, jak, nie wiem, jak ludziom pomagać, a nie robić tego typu rzeczy, bo nagle okazuje się, że więzienia zapchane są takimi ludźmi i owszem, powinno być taki taryfikator, jak jest w niektórych państwach. Na tym tak zwanym zachodzie, to znaczy, że na przykład od mandatu uzależniony od zamożności obywatela, prawda, i tak dalej. No a tutaj no, tego chłopa karać mandatem 2,5 tysiąca złotych, którego pewnie nigdy nie spłaci. Konfiskatę roweru, no, spodziewam się, że gdzieś sobie jak już weźmie drugi. No, to twoje mądrości, tak. Jeszcze to znaczy, to... że mamy olbrzymie należności państwowe, tylko nieściągalne. No, to tak, państwo zarobiło na mandatach tyle i tyle, tylko jeszcze, żeby to miało możliwość wyegzekwowania tego. No to wy tak zrobiliście. To jest jasne. Panie i Państwo, do zobaczenia.